Cię. Nie lękaj się, choć burza wokół się gromadzi, On przy boku Twym. Więc nie bój się, choćby przez ogień próg prowadził. Tyś jest Bogiem mym, Tyś moją skałą, więc się nie zachwieję. Pokój dajesz Ty, gdy Bogu dam niepewny świat, Ty sam schronienie dasz. Mamy tutaj wiele osób, które podejrzewam, że z różnych części Polski, nie wiem czy może i świata, za chwilę się dowiemy, przyjechali, aby właśnie zawrzeć tą szczególną relację z Panem Jezusem i powiedzieć Mu tak. A więc chciałbym teraz, aby każdy z nich powiedział nam króciutko coś o sobie, aby się krótko przedstawił i może nawet podzielił jakimś doświadczeniem. Ja jestem Martyna Pietruszka, przyjechałam z Czechowic-Dziedzic. Ja jestem Julia Pietruszka i przyjechałam z Czechowic-Dziedzic. Ja jestem Wiktoria Rzezińska i też przyjechałam z Czechowic-Dziedzic. Mam na imię Tomasz i przyjechałam z Białegostoku. Jestem Marzena i przyjechałam ze Zduńskiej Woli. Jestem Alicja Ryrych i przyjechałam z Bielska Białej. Jestem Krystyna Roslek i przyjechałam z Zielonej Góry. Ja jestem Ola Holeksa i przyjechałam ze Skoczowa. I mam takie doświadczenie, bo było pytanie, czy ktoś chciałby doświadczenie powiedzieć o
swojej drodze do właśnie tego miejsca. I ja jestem, pochodzę z rodziny, która jest w kościele adwentystów od dawna. I chodziłam do kościoła właśnie od dziecka. Chodziłam na wszystkie szkółki, znałam wszystkie historie, ale przychodziłam do zboru głównie po to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, pokolorować coś. I ogólnie tak przychodziłam głównie tak po to do kościoła. Dopiero w pewnym momencie tak zaczęłam myśleć o tym wszystkim tak głębiej, o tym, kim jest Pan Jezus, kim jest Pan Bóg, o czym cały czas słyszałam. I w pewnym momencie zaczęłam też bardziej czytać Biblię, żeby poznać tego Pana Jezusa tak osobiście. I postanowiłam, że fajnie było właśnie przyjąć chrzest, ale to było rok temu. Ale nie byłam już taka do końca gotowa. W pewnym czasie do nas do Skoczowa przyjechał Mark Wilson z zagranicy z wykładami i ogólnie po wykładach była możliwość porozmawiania z nim tak osobiście. I powiedziałam właśnie mu też, że mam takie zamiary, żeby przyjąć chrzest. A on powiedział, że... Tylko właśnie powiedziałam, że jeszcze nie jestem gotowa, że nie czuję się jeszcze gotowa na tyle, żeby pójść. On powiedział, że po co czekać i w sobotę, jak już był ostatni dzień, spytał się, czy ktoś nie chce przyjąć chrztu, czy nie podjął takiej decyzji. I poczułam, że chcę tam wejść i wyszłam na środek. I teraz właśnie w taki sposób tutaj jestem. Hej, jestem Filip i przyjechałem ze Skoczowa. Ja jestem Nathan i przyjechałem z Podkowy Leśnej. Nazywam się Grzegorz, przyjechałem z Lublina. Jestem Konrad Maślanka i jestem ze Szczecina, z okolic. Jestem Wiesław, przyjechałem z Legnicy. Ja jestem Damian i przyjechałem z Podkowy Leśnej. Dzień dobry wszystkim, jestem Adam, przyjechałem Szczecin, Resko. Mam 21 lat, bo tak widzę, że wszyscy tak szybko przebrnęliśmy. Może coś powiem więcej, bo tak zaraz już do wody będziemy wchodzić. To tak mówię, może ja coś powiem. To tutaj dużo twarzy kojarzę, bo tutaj od małego mnie rodzice zaciągali na kampy. To jest chyba mój, nie wiem, może z 15-16 kamp. Nie wiem, nie liczyłem, może rodzice mi potem powiedzą, który. No więc jestem od małego w tych prawdach wychowywany i chciałem podziękować bardzo rodzicom, bo to oni mnie nauczyli tych prawd i teraz jakem starszy to bardziej to doceniam, za młodego to się... Tak, dziękuję im bardzo. No, były takie momenty, gdzie się przychodziło do kościoła tylko po to, żeby po prostu rodzicom nie było głupio, czy tam, żeby czuli się zadowoleni, ale teraz jak człowiek starszy to trochę przeżył, to wie, że Bóg jest. No ja wiem, jeszcze młody jestem, ale no, trochę człowiek przeżył, to wie, że to jest jedyna dobra droga i jak ktoś może się zastanawia nad chrztem jako tam urodzony adwentysta, to jest ważna decyzja, żeby ten krok zrobić, bo niektórzy mówią, że nie trzeba tego robić, bo wiadomo, chrzest nie zbawia, ale zachęcam każdego i cieszę się, że tutaj z wami jestem i chwała Panu Bogu, tak. Ja mam na imię Dorota i chrzczę się po 33 latach. Dzięki Panu Bogu. Amen. Ja nazywam się Julia i przyjechałam z Warszawy. Ja się nazywam Aleksandra Lazarek i przyjechałam z Konina. Bo to jest taki wielki dzień, nie tylko dla tych osób, które przyjmują to przymierze z Chrystusem, ale wierzę, że dla każdej, która miała ten przywilej studiować z nim Biblię.
i mieć jakikolwiek wpływ na to, że one podjęły tę decyzję, żeby iść za Jezusem. Krótkie pytanie. Czy ktoś z was, znaczy każda osoba, która kiedykolwiek studiowała Biblię z kimś, kto jeszcze się nie ochrzcił, niech podniesie rękę. Ktokolwiek, kto kiedyś studiował Biblię z kimś, przygotowując do chrztu, ale nawet nie tylko do chrztu. Okej. Ja zawsze myślałem, że jest to trudne, jest to odpowiedzialne, ale tak się jakoś złożyło, że 2 lata temu, więc to chyba nie jest tak dawno temu, zacząłem udzielać takich lekcji biblijnych i to prawda, że nie jest to łatwe. Teraz właściwie jest już, może wydaje mi się, że jeszcze łatwiej, bo są materiały, są na przykład kroki z Jezusem, są to lekcje, których jest trochę więcej, bo aż 70, one mają zawsze taką historię, nie są tylko taką teologią, są materiały wierze, jest dużo materiałów, które są bardzo cenne, ale przed każdą lekcją to, co podoba mi się w tym najbardziej, to, że Panie Boże, Ty wiesz, że nie wiem do końca, jakich słów użyć, żeby kogoś przekonać, żeby pokazać mu Twoją prawdę. Proszę Cię, prowadź to. Ja czuję się w tym bezsilny. Są materiały, ja chcę być przygotowany. Ale w tym, jakich słów użyć, to jest zawsze niesamowite doświadczenie z Bogiem. I gwarantuję Wam, że nie wiem, czy jest coś lepszego w chrześcijańskim życiu niż ta radość, żeby studiować z kimś Biblię i żeby potem ta osoba mogła przyjąć Chrystusa całym sercem, żeby ona mogła chłonąć to i ten entuzjazm się przelewa i to jest najlepsza rzecz, która może nas spotkać w chrześcijańskim życiu, jeżeli mamy ten przywilej dzielić się Ewangelią. A ja chcę wam opowiedzieć moją historię. Może wam się wydawać, że czasem mnie tu widzieliście na scenie, więc pewnie prowadzenie lekcji biblijnych dla mnie to jest codzienność, albo przynajmniej nie jest to dla mnie trudne, ale tak nie było. Jeszcze 2-3 lata temu, pamiętam, że była taka konferencja o lekcjach biblijnych i pastor zachęcał do tego, żeby modlić się o jedną osobę, z którą będziemy mogli studiować Biblię. W tamtym momencie ja jeszcze z nikim nie studiowałam Biblii tak, żeby tą osobę przygotowywać do chrztu, czy żeby po prostu z kimś, tak, kto tą Biblię jeszcze zna mniej, po prostu ją otwierać i studiować. A w tamtym też momencie moja mama już studiowała wiele, wiele lekcji ze swoją przyjaciółką. I ja myślałam sobie, kurczę, moja mama studiuje lekcje biblijne z kimś, a ja jakoś nie mam z kim. I zaczęłam modlić się o to, żeby Bóg dał mi osobę, z którą będę mogła studiować lekcje biblijne. Po prostu Biblię w ogóle. I trwało to jakieś 2-3 lata, nic się nie działo, aż przeprowadziliśmy się z Kubą do Gliwic. I była taka sytuacja, że pewnego dnia Kuba poprosił mnie, żebym podzieliła się swoim doświadczeniem. I w trakcie nabożeństwa dzieliłam się swoim doświadczeniem i na tym nabożeństwie była Paulina, którą tu widzicie. Dzień dobry wszystkim. I okazało się, że moja droga z Bogiem i jej droga z Bogiem są dość podobne do siebie. I kiedy, to może też coś wam powie, Paula mnie słuchała, to pomyślała, kurczę, mamy dużo wspólnego. Nie tylko imię. Tak, nie tylko imię. I po tym nabożeństwie, to też jest historia, że Paulina ze swoim chłopakiem zostali na Agapie i zapytali mnie i Kubę, w zasadzie w sumie Paula chyba zapytała mnie, ale ja wiecie, jak to ja nie umiem prowadzić lekcji biblijnych, potrzebuję mojego męża, pastora. Więc Paula zapytała, czy moglibyśmy ją przygotowywać do chrztu, bo ona chce przyjąć chrzest. Zgodziliśmy się na to. I powiem wam, że dla mnie osobiście to jest super błogosławieństwo. To jest coś, czego nie doświadczyłam, jeszcze coś, czego bardzo chciałam i czego mi brakowało, bo otwieranie Biblii i jak rzeczy, które może dla mnie już są znane albo takie, że już gdzieś tam o nich sobie czytałam, ale sobie razem rozmawiamy o nich właśnie z Paulą i z Kubą, to jest dla mnie coś niesamowitego i naprawdę was zachęcam do tego, módlcie się. Może trzeba będzie poczekać 2 albo 3 lata, żeby pojawiła się odpowiednia osoba, do której wy będziecie mogli dotrzeć, z którą wy będziecie mogli studiować, ale na pewno tak się stanie i oprócz tego, że po prostu możemy razem studiować Biblię, to myślę, że mamy bardzo fajny kontakt z Paulą, więc zyskałam też po prostu przyjaciółkę w Gliwicach, z którą możemy być razem. Moja historia jest taka, że około 1,5 roku temu powiedziałam Panu Bogu tak i od tego czasu bardzo intensywnie myślałam o tym, żeby się ochrzcić.
Z racji tego, że moje życie potoczyło się w takim kierunku, że postanowiłam się przeprowadzić do Gliwic, to stwierdziłam, jej, teraz to będzie takie trudne i nie znam tutaj nikogo, ale z moim chłopakiem Dawidem poszłam do zboru właśnie na nabożeństwo, do Gliwic i tam poznałam Paulę, która opowiadała doświadczenie i ja siedząc tam i słuchając tego doświadczenia, myślę sobie, wow, ona mówi o moim życiu. Ma nawet tak samo na imię i gestykuluje w podobny sposób, to muszę ją poznać. I tak potem poznałyśmy się w kuchni, przygotowując razem jedzenie i tak jakoś okazało się, że ona myślała o tym, żeby może przygotowywać kogoś do chrztu, żeby z kimś otwierać Pismo Święte, a ja modliłam się o to, żeby ktoś dał mi, znaczy Pan Bóg, żeby dał mi kogoś, kto pozwoli mi przejść przez tą drogę i to nie sądziłam, że uda się to w taki sposób i w tak miłych okolicznościach, zyskując przy tym super ludzi, przyjaciół, także chwała Panu. Amen. I teraz słuchajcie, we wrześniu będziemy się wspólnie cieszyć, bo Paula się narodzi na nowo. Ej. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Wspaniale. Szczególnie chciałbym przywitać osoby, które przyjechały na kamp właśnie z myślą zawarcia Chrztu Świętego, bo wy, kochani, jesteście tutaj najjaśniejszymi gwiazdeczkami. Najjaśniejszymi gwiazdami na tym zgrupowaniu świętych. Drodzy, czasu jest tylko kilka minut na to przesłanie, którym chciałbym się z wami podzielić, więc będę się musiał mocno koncentrować na samym sednie, aby było tylko to, co jest najważniejsze. Więc chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech nawróceniach, których potrzebuje każdy człowiek. I to krótkie rozważanie kieruję szczególnie do was, moi kochani. Do was, którzy przyjechaliście na to miejsce z myślą Chrztu Świętego i za chwileczkę wejdziemy wspólnie do tej wody, do tego pięknego jeziora. Są trzy nawrócenia, których potrzebuje każdy szczery chrześcijanin.
Pierwsze nawrócenie to jest coś, czego już doświadczyliście. Trzecie nawrócenie, coś, co będzie w przyszłości. Coś, co się zacznie już wkrótce. A drugie nawrócenie ma miejsce teraz. Jesteście ciekawi? Jesteście ciekawi, co kryje się pod tym pierwszym nawróceniem, drugim nawróceniem, trzecim nawróceniem? Otóż nawrócenie pierwsze to nawrócenie do Jezusa. Jezus jest najwspanialszym imieniem, jakie poznał ten świat. Ewangelia o Jezusie jest najwspanialszą księgą, jaka została zapisana. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i wersycie 6 jest tekst, który bardzo lubię, te słowa Chrystusa, który mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest drogą do Boga. Jedyną drogą do Boga. Dlatego wśród wielu dróg, które oferuje ten świat, wybór Jezusa jest najwłaściwszym wyborem, najlepszym wyborem, najwspanialszym wyborem. Jezus jest prawdą, jest żywym słowem, jest wcielonym słowem, jest ucieleśnioną prawdą, jest objawieniem Boga. Jezus jest życiem, źródłem życia. Źródłem życia naszego doczesnego jako nasz Stwórca, ale przede wszystkim jest źródłem naszego życia wiecznego. I Pismo Święte objawia nam osobę. Objawia nam Mesjasza, który miał przyjść na świat, aby nas zbawić. Ostatnio przeczytałem takie zdanie. Musisz stanąć za czymś murem, inaczej przewróci ciebie byle co. Jezus jest tym murem. Jezus jest tym murem, za którym mamy stanąć. Dlatego nawróć się do Jezusa, uwierz w Jezusa. Idźmy dalej. Nawrócenie drugie. To nawrócenie do Kościoła. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście w ten sposób, ale chrzest jest właśnie takim nawróceniem do Kościoła. Chrzest jest naturalną odpowiedzią na przyjęcie Jezusa, który prowadzi ciebie i mnie do Kościoła. I tak jak Jezus jest tym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, tak chrzest jest pomostem między Jezusem a Kościołem. A stanie się częścią Kościoła Bożego. Mamy tą zależność w Dziejach Apostolskich opisaną. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich jest piękna historia. Jest opisane kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. I na efekt jest niesamowity. Ponieważ czytamy w wersecie 42. Ci, którzy przyjęli słowo Piotra, przyjęli chrzest, przyjęli to zwiastowanie o Jezusie Chrystusie, tak jak wy przyjęliście zwiastowanie o Jezusie Chrystusie i teraz jest ten drugi krok wiary, chrzest, przed którym stoimy. I czytamy, że zostało przyłączonych ci, którzy przyjęli, było ich 3000, to było 3000 osób i tego dnia zostało przyłączonych tyle osób, te 3000 do grona 120 uczniów. I tak Kościół stał się wielki, wspaniały, silny. I ci, którzy przyjęli, i ci, którzy przyłączyli się do grona 120 uczniów Jezusa, trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba i trwali w modlitwie. Stali się częścią witalnej społeczności. Tak samo wy, kochani, z Dniem Chrztu Świętego jesteście częścią wspaniałej wspólnoty wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pora na nawrócenie numer 3. Czy mam jeszcze czas? Wow, 4 minuty zostały. Wspaniale. Czyli dam radę dowieść to kazanie do końca. Nawrócenie
trzecie to nawrócenie do świata. To znaczy powrót do świata w celu głoszenia Ewangelii. W Ewangelii Marka, to jest rozdział 16 i werset 15, Jezus mówi: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus nas posyła z konkretnym zadaniem, z konkretną misją do konkretnych ludzi, aby ogłosić Ewangelię. Książę Wellington, tutaj krótka historia, którą chciałbym się z wami podzielić, jest najbardziej znany ze swojego spektakularnego triumfu nad Napoleonem w bitwie pod Waterloo. Pewnego razu zapytał go młody pastor, zapytał go o radę, jak odnieść sukces w służbie. I ten wielki strateg, dowódca, generał, polityk, powiedział do niego: jakie otrzymałeś rozkazy wymarszu? Ten młody człowiek zacytował wielkie zlecenie z Ewangelii Mateusza, z 28 rozdziału, werset 19 i 20. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale wróćmy do tego naszego, właśnie księcia Wellingtona, który powiedział wtedy: na co więc czekasz? Na co więc czekasz? Zostaliśmy wezwani, zostaliśmy posłani. Chrześcijanie otrzymali wspaniałe zlecenie, wspaniałe wezwanie, aby opowieść o Jezusie Chrystusie przekazać, opowiedzieć, podzielić się nią, podzielić się historią, historią o Jezusie i historią swojego nawrócenia, swojej drogi z Jezusem. Tak więc mamy trzy nawrócenia. Trzy nawrócenia. Rzeczywiście. Mamy nawrócić się do Jezusa, do Kościoła i do świata, aby w mocy Ducha Świętego ogłosić wieczną Ewangelię. I tego wam życzę. Tego wam życzę, kochani, abyście zawsze byli pełni mocy Ducha Świętego, pełni wiary, pełni nadziei, pełni miłości, pełni zaufania do Boga i oddania dla Niego. Pamiętajcie także o tym właśnie rozkazie wymarszu, jaki otrzymaliśmy. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Amen. Chwały światło świeci nam, rozjaśnia ciemność w duszy mej, pozwala zrozumieć to, co trudne, by mieć nadzieję w burzy dnia i zrobić krok, gdy widzę strach. Przebaczenie jest uwolnieniem z win. Lecz największym skarbem, jaki mam, to miłość skarbem jest. Bo miłość cierpliwa, uczciwa, sprawiedliwa jest. Chcę Ciebie obdarzyć
powieczne czasy trwa, powieczne czasy trwa. Powodem jesteś zawsze tam, gdzie miłości pełnia jest. Więcej jest czynów niż słów pustych. Gdzie oczy pełne życzliwości, a człowiek drugim pomóc chce, tam zawsze uśmiech i ciepłe słowo. Gdyż największym skarbem, jaki mam, to miłość skarbem jest. Bo miłość cierpliwa, uczciwa, sprawiedliwa jest. Chcę ciebie obdarzyć, pomija siebie, ofiarować chcę. Ona unosi cię. Wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, nadzieję wlewa w serce twe. Bo miłość to dar, powieczne czasy trwa, powieczne czasy trwa. O, Panie mój, to Ty jesteś miłością. Chcesz mnie obdarzyć, pomijasz siebie, ofiarując cię. Ty mnie unosisz, zwyż do siebie, pomimo ułomności mych. Wszystko zakrywasz, wszystko znosisz, nadzieję wlewasz w serce me. Bo miłość to Ty, powieczne czasy trwa. Powieczne czasy trwasz. Powieczne czasy trwasz. W całej Biblii mamy motyw, kiedy człowiek nawiązuje relacje z Bogiem lub też Bóg próbuje nawiązać relacje z człowiekiem, dochodzi do takiego przymierza między człowiekiem a Bogiem. Dzisiaj mamy podobną sytuację. Tutaj duża grupa ludzi chce zawrzeć przymierze z Panem Jezusem. Ale każde przymierze jest związane też z pewną przysięgą, przyrzeczeniem. I chciałbym wam przeczytać kilka punktów tego przyrzeczenia, ponieważ mamy skróconą wersję. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela i Pana i czy pragniesz prowadzić życie w zbawczej łączności z Nim? Cieszę się. Czy przyjmujecie nauki Pisma Świętego, jakie wyrażone są w podstawowych zasadach wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i czy ślubujecie za łaską Bożą prowadzić swe życie zgodnie z tymi zasadami? Super. Czy pragniesz przyjąć chrzest będący zewnętrznym wyrazem twojej wiary w Jezusa Chrystusa i zostać przyjęty do wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także wspierać Kościół i jego misję jako wierny szafarz swoim osobistym oddziaływaniem, oddawaniem dziesięcin, darami i życiem służby? Tak. Przypomnę też, że dla reszty to też jest pewna powtórka. Teraz chyba wszyscy się zgodzimy, że nie ma problemu, aby te osoby co zrobiły? Przyjęły chrzest. Więc zapraszam.
Wszelkie moje plany, Boże, znasz. Tobie je wszystko, nie chcę spojrzeć Ci w twarz. Wiem, że nawet gdy zawiodę Cię, Ty we mnie wierzysz, nie poddajesz się. Tak próbowałem twardy być jak stal, wygrać tę walkę, ale nie miałem szans. Potężny królu, Tyś zwyciężył świat, tylko przy Tobie mogę pewnie stać. Ponieważ umiłowaliście Jezusa i na wyznanie Waszej wiary, chrzcimy Was w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Postanowiłem iść za Jezusem, postanowiłem iść za Jezusem, postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ponieważ umiłowaliście Jezusa i na wezwanie waszej wiary, chrzcimy was w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Jest za mną, a Pan przede mną. Ten świat jest za mną, a Pan przede mną. Ten świat jest za mną, a Pan przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ponieważ umiłowaliście Jezusa i na wyznanie waszej wiary, chrzcimy was w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Choć pojedynkę ja dalej pójdę, choć pojedynkę ja dalej pójdę, choć pojedynkę ja dalej pójdę, nie wrócę już, nie wrócę już. Ponieważ umiłowaliście Jezusa i na wyznanie waszej wiary, chrzcimy was w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy sam nie pragniesz iść za Jezusem? Czy sam nie pragniesz iść za Jezusem? Czy sam nie pragniesz iść za Jezusem? On czeka wciąż, powróci tu. Ponieważ umiłowałeś Jezusa, na wyznanie twojej wiary chrzczę cię w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Postanowiłem iść za Jezusem, postanowiłem iść za Jezusem, postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Dobra. Tobie, Boże, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Proszę Ciebie, abyś zesłał swojego Ducha Świętego i dał dar, obfity dar w postaci darów Ducha Świętego właśnie tym osobom, które dzisiaj oddały Tobie swoje życie, swoje serce. O co prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Kiedy nie przynosisz na mnie najwyższych gór i nie rozdzielasz morza, gdy modlę się o cud, choć odpowiadasz ciszą na mój donośny krzyk, ufam Ci, będę ufać Ci. Whoa.